Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Racjonalista TV. Dzisiaj ze mną jest dla mnie bardzo ważny gość, bo człowiek, który założył pismo, a w zasadzie już stworzył cały ruch dyskusji nie tylko akademickiej, dotyczącej globalizacji, historia, kultura, globalizacja. I chciałam z panem profesorem Adamem Nobisem porozmawiać o tym dziwnym pojęciu globalizacja. Dziwnym, ponieważ to pojęcie funkcjonuje czasami trochę jak taki wytrych. Mówimy, prawda, o procesach globalizacyjnych i rozumiemy pod tym tak naprawdę bardzo różne treści. No jednym z takich stereotypów i takich kalek myślowych jest mówienie o globalizacji jako o pewnej unifikacji. Wielu z nas nawet płacze nad straszną globalizacją, ale przecież jest to proces z jednej strony, który dzieje się w zasadzie od zawsze, bo kultury zawsze wchodziły w interakcje, zawsze się ludzie wymieniali, te wzorce kulturowe zawsze gdzieś krążyły w świecie różnych kultur, a z drugiej strony współcześnie, w tym zacieśniającym się świecie, te relacje globalne dają nam też przecież wielkie możliwości, więc może zacznijmy od takiego zdefiniowania, z czym my się tu mierzymy, czym jest globalizacja, czy to jest XX wiek, I szaleństwo ekonomii czy technologii? Czy może to jest jakiś odwieczny prąd społeczny? No, przede wszystkim warto zacząć od tego, że różni badacze bardzo różnie definiują globalizację. Właściwie za każdym razem dla wszystkich to jest jakieś zjawisko złożone z jakichś składników powiązanych jakimiś zależnościami, ale jak przyjrzymy się definicjom, to bardzo różnych badaczy, to bardzo różne zjawiska właśnie są uznawane za elementy globalizacji. Zwykle są to zjawiska globalne, tak jak globalne migracje, globalne metropolie, globalny kapitał, globalny rynek. I przy tej różnorodności definiowania, pojmowania globalizacji, myślę, że używanie tego słowa wprowadza więcej szkody niż pożytku. Ja osobiście uważam, że zamiast mówić o globalizacji, lepiej mówić już o rozmaitych konkretnych zjawiskach globalnych i lepiej rozumieć rozmaite złożone zależności, jakie zachodzą między nimi. Obraz się niestety robi bardziej taki złożony, trudny, Ale świat, w którym żyjemy, nie jest łatwy, nie jest prosty. Więc zamiast o globalizacji, mnie się wydaje, że używanie tego słowa szkodzi. Więcej szkodzi, bardziej zaciemnia, niż pozwala coś zrozumieć. Raczej należałoby mówić o rozmaitych właśnie zjawiskach globalnych i wielu badaczy zajmuje się bardzo wieloma różnymi zjawiskami globalnymi, a także związkami, jakie zachodzą między nimi. Na przykład właśnie miasto, metropolia globalna. No, można zapytać, w jakim sensie można mówić, że jakieś miasto ma charakter globalny. W jakim znaczeniu mówimy właśnie o globalnej metropolii. Otóż to jest właśnie przedmiotem badania i różni badacze wskazują na różne powody globalności miasta, a jednocześnie nie tylko różne powody globalności, ale różny charakter tej globalności. No bo jeśli na przykład miasto, mówimy, że miasto jest globalne za sprawą jego mieszkańców, którzy pochodzą z różnych stron świata, no to mamy jakąś przyczynę, no i tu globalność miasta polega na tej właśnie światowości jego mieszkańców. A jednocześnie jak inny badacz zauważa, że ci ludzie z całego świata przyjeżdżają tutaj, bo tu jest praca, a tu jest praca, bo tu napływa kapitał z różnych części świata. Dlaczego on tu napływa? Bo tu są ludzie, którzy są chętni do pracy. To wtedy mamy już drugi powód globalności globalnych metropolii, że są miejscem koncentracji kapitału z różnych części świata. Oczywiście można pytać, kto tu wędruje za kim, czy kapitał za ludźmi, czy ludzie za kapitałem, ale istotne jest coś innego, że
sprawa jest o tyle złożona. Zamiast o globalizacji należałoby mówić o globalnych zjawiskach różnych, powiązanych ze sobą na bardzo różne, wplątanych, uwikłanych w bardzo różne zależności, co tworzy złożone struktury zależności. I na przykład właśnie takie miasto jest, mówimy o jego globalnym charakterze za sprawą różnych przyczyn, które sprawiają, że globalność tego miasta nie jest czymś jednorodnym. Pod hasłem globalności miasta z powodu różnych przyczyn kryją się mieszkańcy z różnych stron świata, kapitał z różnych stron świata. Dalej na przykład to, że miasta zwykle są właśnie kuchniami kulturowymi, gdzie dochodzi do zderzeń kulturowych, gdzie w rezultacie przenikania się treści kulturowych, wzorców, powstaje wiele zjawisk takich charakterystycznych dla współczesnego świata. I to właśnie z tych globalnych metropolii te zjawiska rozprzestrzeniają się. Sposób potrawy, mody, sposoby ubierania się, ideologie polityczne. Właśnie na przykład sztuka, prawda? Sztuka, na przykład fundamentalizm islamski nie narodził się na tradycyjnej muzułmańskiej wsi, ale właśnie jego twórcy, ideolodzy studiowali czy na Sorbonie, więc mamy Paryż, czy w Oksfordzie właśnie. W każdym razie tutaj po prostu sprawa, to co proponuję jest bardziej może trudne, bardziej trudne do ogarnięcia, bo w efekcie zamiast prostego hasła globalizacja należałoby mówić o bardzo różnych zjawiskach globalnych, które w dodatku są globalne za sprawą różnych przyczyn na bardzo różne sposoby. I globalność wtedy nie jest czymś jak smak soli, która zawsze tak samo smakuje, tylko raczej jak różne przyprawy, prawda, gdzie gałka muszkatułowa smakuje zupełnie inaczej niż goździki, a goździki zupełnie inaczej niż cynamon. I tak jest właśnie też z tą globalnością. Ale tak sobie pomyślałam, bo rzeczywiście Fred Inglis, gdy pisze o globalizacji, on podkreśla, że czym innym ona będzie w Moskwie, czym innym będzie w Nowym Jorku, czy czym innym, prawda, w Krakowie czy we Wrocławiu. A z drugiej strony siedzimy w mieście, które na przykład Norman Davis nazwał mikrokosmosem. I można w ten sposób popatrzeć, że globalizacja w pewnym momencie nas zacieśnia do różnych relacji. No Wrocław jako mikrokosmos dał niesamowite przykłady, ale powiedziałabym takiego podskórnego oddziałania. Myślę o Grotowskim, prawda, który w zasadzie miał swoją podróż na wschód, miał swoje poszukiwanie tożsamości, które potem przekuwał choćby w teatrze tutaj realizowanym. Czy globalizacja nie jest tak naprawdę naszym odbieraniem różnych wzorów i też reagowaniem na nie? Czy nie jest takim sposobem przeżywania świata? Tylko wtedy mam, prawda, więcej bodźców, więc też automatycznie to jest i więcej możliwości, ale też mogę się w tym zgubić. Mogę się sfanatyzować, prawda, czy mogę uciekać przed tymi bodźcami. Ten czynnik subiektywny, kognitywny jest kluczowy w zachowaniach ludzkich. Prawda, jeśli robimy coś, to żeby zrozumieć zachowanie jakiegokolwiek człowieka, to musimy zrozumieć, co on robi, co on zrobił, ale musimy także zrozumieć jego intencje, prawda, co on chciał zrobić, jak on postrzega swoje działanie, prawda. No jeśli ktoś, nie wiem, uratuje kogoś, no to chcemy wiedzieć, czy zrobił to mimowolnie, czy też świadomie narażał swoje życie, a może w ogóle uratował kogoś, nie wiedząc w ogóle o tym i nie ma to dla niego żadnego znaczenia. Ale ja bym jeszcze, jeśli można, może chciałbym wrócić do tych pytań. Po pierwsze o pewien uniwersalizm, prawda, globalizacja, a jak to mówią, homogenizacja świata. Unifikacja, tak. Amerykanizacja. Jest jeszcze ten wątek czasowy tutaj, gdzieś tam się też pojawił i może tak jeszcze króciutko o tym. Więc rzeczywiście, może kwestia tej unifikacji, no rzeczywiście to, co proponuję, czyli moim zdaniem, jak ktoś chce zrozumieć zjawiska globalne, to raczej powinien unikać używania słowa globalizacja, ale wtedy analiza staje się bardziej szczegółowa, złożona. Widzimy bardzo wiele
Badacze wyliczają przynajmniej kilkadziesiąt różnych bardzo takich globalnych, ważnych zjawisk, a także ogromna ilość rozmaitych oddziaływań między nimi, bo między dwoma zjawiskami potrafią zachodzić, na przykład między rynkiem pracy a globalnym kapitałem, potrafią zachodzić różne sprzeczne oddziaływania, takie skonfliktowane nawet, które jakby już ktoś bardzo, jak mnie pytają, czy dobre, czy złe, no to ja na to tak nie spoglądam, ale nawet gdyby tak, to właśnie można powiedzieć i dobre, i złe. Między rynkiem pracy, globalnym rynkiem zresztą pracy, a globalnym kapitałem, bo rynek pracy też ma dzisiaj charakter globalny. Ale teraz tak. Nie można wartościować w tym cały rzecz. Tak, ale jeszcze bym wrócił do tej sprawy, jeśli można, wróciłbym do tej sprawy uniwersalizmu. Mówiąc o globalizacji, mamy do czynienia z układem złożonym, bo to jest wiele zjawisk globalnych powiązanych ze sobą na bardzo wiele różnych zależności, a jeszcze to wszystko jest uwikłane w zależności lokalne, które potrafią mieć czasem kluczowy globalny charakter i zachowania jednego człowieka, decyzji jednego człowieka gdzieś tam w pieczarach Afganistanu, doprowadziły do interwencji, do zbombardowania World Trade Center, prawda? Mamy decyzje konkretnych ludzi, więc czasem, żeby zrozumieć zjawiska globalne, nie możemy pominąć uwikłania ich w zjawiska lokalne. Więc uzyskujemy obraz bardzo złożony, a Ilia Prigozhin, który jest takim bliskim mi autorem, laureat Nagrody Nobla z 1977 roku, też między innymi wykazał, że przy przekroczeniu pewnego progu złożoności zaczynają się dziać rzeczy nieprzewidywalne i rzeczy, które nieustannie różnicują układ. Przy przekroczeniu pewnego progu złożoności układ sam generuje swoje zróżnicowanie. Między innymi przyczyną jest nieodwracalność, która dotyczy także nas ludzi i zjawisk społecznych. Więc to, że ktoś wykonał podróż najpierw z Berlina do Paryża, to jest fakt nieodwracalny. Jeśli on powróci, to ta historia nadal jest nieodwracalna, bo on z Berlina wyjechał do Paryża i następnie powrócił. I choćby nieodwracalność, a wszystko, o czym mówimy, jeśli chodzi o zjawiska globalne, zachodzi w czasie. Więc właśnie gdybyśmy żyli w świecie odwracalnym, w którym nie byłoby strzałki czasu, nie płynąłby czas, moglibyśmy mówić o takim świecie, mówią badacze tego, co się dzieje we wnętrzach atomów. Dwie cząstki subatomowe mogą się zderzyć, tworząc trzecią, a ta trzecia z takim samym prawdopodobieństwem może się rozpaść, tworząc te dwie osobne. Tu nie ma strzałki czasu. Jeśli będzie różnica prawdopodobieństw, że te dwie z większym prawdopodobieństwem się połączą, niż ta rozpadnie z powrotem, mamy już upływ czasu. Ale my możemy być pewni, żyjemy w świecie, w którym nie ma powrotu i właśnie choćby nawet, brak mi tutaj możliwości, żeby to rozwinąć, ale między innymi jednym z powodów tego, że zjawiska globalne, interakcja między nimi cały czas generuje różnorodność, jest upływ czasu. To nie jest jedyna. Inna przyczyna to jest spontaniczność zachowań ludzkich, nieprzewidywalność i uzależnienie zjawisk globalnych właśnie od lokalnych decyzji. Jak mówił Ilia Prigozhin, pisał, lokalne wydarzenie jest w stanie wywołać makroskopowe przeobrażenia, czyli skrzepot. O, to ktoś inny, to z kolei inny badacz, Lorenz Trzepot, skrzydeł, prawda, na jednym kontynencie jest w stanie wywołać Trzepot skrzydeł motyla na jednym kontynencie, w stanie wywołać tajfun na innym. Ale tu właśnie dochodzimy do takiego też, powiedziałbym, paradoksu, że mówiąc o globalizacji, my automatycznie powinniśmy mówić o tym, co lokalne. Zresztą z perspektywy kulturowej można zobaczyć, jak procesy globalizacji bardzo często uruchamiają takie myślenie lokalne. I to widać nawet w takim, powiedziałbym, banalnym przykładzie. Tak, ale badacze też podkreślają, Ulf Hannes na przykład, że lokalność jest tworem globalności. No właśnie, prawda? Hannes pisze, żeby zrozumieć, o co się spierają starsi panowie przy jakiejś kafejce, to naprawdę czasem trzeba udać się w dalszą podróż. Tak, tak, bo oni się spierają, ponieważ wydarzyło się coś w zupełnie świecie, innej części świata. No i jest jeszcze wątek tej czasowości, nie wiem, czy tej historii, nie wiem, czy mogę do niego wrócić. Jasne, tak.
Tak jak różni badacze różnie definiują globalizację, to różni badacze różnie ustalają jej narodziny i historię. Dla których istotą globalizacji jest internet, to ona nie może być starsza jak internet. Czyli ale to jest chyba takie bardzo jednak duże zawężenie. Dla których na przykład to jest globalny kapitał, to już to są ci, którzy nawiązują do Fernanda Brodela, to się pojawia przynajmniej XV wiek. I czy początki nawet, kolonializmu. Tak, czy można nawet wcześniej mówić, prawda? Bo to są te karawany, które ciągnęły przez. Jack Goody pisze, że dla niego istotą globalizacji są miasta. Zatem początki globalizacji to początki pierwszych miast, które od początku bardzo wyraźne jest w pierwszych, najstarszych miastach, że miasto to inne miasta. W najstarszych znanych nam osiedlach protomiejskich znajdujemy artefakty. Tak, one są jak grzyby. Jak nas uczą mykolodzy, że jak zrywamy grzyba, to on jest częścią plechy, która przerasta cały las. Więc jeśli by pojmować globalizację tak jak Jack Goody proponuje, że to miasta, to mamy epokę brązu i wtedy mamy 5000 lat. Po prostu z kolei profesor Burdukiewicz, archeolog z Wrocławskiego Uniwersytetu, pisze, że dla niego najwspanialszą, ale też i takim szczególnie istotnym procesem globalizacyjnym, i on tam chyba dodaje najwspanialszym, jest rozprzestrzenienie się ludzkości z jednego miejsca na Ziemi na cały kontynent. Człowiek jest takim homowiatorem, prawda? Więc mamy skalę już. On mówiąc o ludzkości nie ma na myśli homo sapiens, tylko ludzi. Czyli mamy skalę kilku milionów lat. Mamy, bo wtedy mówimy też o gatunkach jak takich, które wcześniej opuściły Afrykę przed homo sapiens, którymi my prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, ale okazujemy się hybrydami w świetle najnowszych badań genetycznych. Homo sapiens krzyżował się w różnych częściach świata z innymi formami, które wcześniej opuściły Afrykę. Czyli krótko mówiąc, datowanie globalizacji nie jest łatwe, ponieważ jeśli ona składa się z rozmaitych, bardzo różnych zjawisk globalnych, a każde z nich ma własne historie. Tu mamy do czynienia z interakcjami tych różnych historii, ale nie widzę tutaj możliwości jakichś prostych odpowiedzi, bo to trochę jak, nie wiem, jak rodzina. Rodzina jest tworem żywym. No właśnie, ja mam teraz wnuki, dziadkowie, wnuki, rodzice, jeszcze żyje moja mama. Mamy kilka pokoleń w rodzinie i rodzina to interakcje między tymi pokoleniami. No i można powiedzieć, no jak stara jest rodzina. To tak jak Fred Inglis pisał, że kultura to tak naprawdę cały czas coś się wytwarza. Coś się dzieje. I tak. To dzianie się określa. To jest istotne. Ale ja mam inne w takim razie pytanie, bo też nawiązując do takich powszechnych czy potocznych krytyk globalizacji, nie tylko się mówi o jakimś demonie unifikacji, natomiast myślę, że często też krytykuje się taką powierzchowność, że przejmujemy pewne wzorce, ale dogłębnie nie wiemy, co przejmujemy. To trochę tak jak Europejczyk, który lubuje się w sushi, ale to wcale nie oznacza, że on rozumie kulturę, która mu dała to sushi. Czyli, prawda, ja mogę nawet jeść pałeczkami, ale co ja wiem o Japonii? I tu gdzieś, prawda, pytanie jest takie, czy to jest rzeczywiście negatywne, czy może, bo ja od razu myślę na przykład o Beacie Szymańskiej, jej koncepcji kultur, w których ona mówi, czasami zaczyna się właśnie od bardzo takich naskórkowych, powierzchownych spraw, a potem idziemy w głąb. Czyli ja mogę być zafascynowana filmem Ukryty smok, przyczajony tygrys, a to może mnie potem otworzyć na całą warstwę kulturową. Więc to naturalne, że przyswajając treści innej kultury, nigdy nie będziemy ich przyswajać tak, jak ludzie, dla których od urodzenia te treści są częścią ich tożsamości. To naturalne, że nigdy nie będziemy tacy jak inni, ale
Więc naturalne, że przyswajamy inne treści po swojemu, ale to oznacza twórczy charakter. Czy to wzbogaca. Bo w rezultacie przyswajania to i spłyca, i wzbogaca. Przyswajając inne treści po swojemu, tworzymy nowe treści. Cezaria Evora śpiewa fadu, ale dla Portugalczyków to nie jest fadu. Oni używają innej nazwy, odróżniają fadu z Cabo Verde, Cezarię Evorę. Ona zresztą śpiewa nie po portugalsku, tylko w języku, który zupełnie nowym, języku kreolskim, który powstał na Cabo Verde, na wyspach Zielonego Przylądka, bo te wyspy były niezamieszkałe, jak Portugalczycy je odkryli. Zrobili z nich targ niewolników, gdzie zwożono Afrykanów z obu wybrzeży, obu oceanów, czyli naprawdę z różnych regionów. Tam ich przetrzymywano, tam była główna giełda, tam ich segregowano, handlowano nimi i sprzedawano ich do Ameryk, czy do Ameryki, czy do Ameryk portugalskiej, hiszpańskiej, angielskiej, do Nowej Anglii, ale także na Karaiby, czyli tam mamy jeszcze niderlandzkie, Afrykę francuską, ale w ten sposób powstało zupełnie nowe społeczeństwo kreolskie, mulatów. Powstał zupełnie nowy język w wyniku oddziaływania portugalskiego i bardzo różnych afrykańskich, w którym śpiewa Cezaria Evora. Jak śpiewają fadu, jak śpiewa taka wokalistka brazylijska, taka słynna, zwłaszcza bardzo ceniona w Portugalii, to z kolei no ona śpiewa po brazylijsku. Językoznawcy odróżniają go od portugalskiego. Ja go nie odróżniam od portugalskiego, ale tam są podobno jakieś różnice gramatyczne. Natomiast z kolei jak Brazylijczycy śpiewają fadu, no to ja nie potrafię odróżnić tego od samby. Szczerze mówiąc, to jest taka wolniejsza, melancholijna samba, czyli bossa nova. Bez problemu nie mam problemów, żeby zatańczyć sambę, kiedy fadu śpiewa ta wokalistka z Brazylii. To jest zrozumiałe, bo w Brazylii rytmy samby towarzyszą wszystkiemu. Więc z jednej strony to jest spłycenie takiego zupełnie nierytmicznego, melancholijnego, melodycznego fadu portugalskiego. To jest spłycenie, ale w rezultacie rozprzestrzeniania się fadu po różnych częściach świata mamy dzisiaj fadu w Goa, które jest częścią Indii, gdzie z kolei znajomy mówi, że wyraźne są dla niego wpływy muzyki indyjskiej, w tym fadu z Indii. Więc po prostu za każdym razem odbieramy inne treści. Nie jesteśmy w stanie, prawda, jeśli włoska pizza jest robiona w naszych domach, to jest oczywiste, że ona nie jest robiona tak, na przykład jak na pewnym dokumencie, który pokazuje, jak pewna pani Włoszka robi pizzę. Ona tam nie używa drożdży po prostu. Wyrabia ciasto, kroi je na dwie części. Z jednej daje do pieca w ogrodzie, w sadzie. Takie starsze małżeństwo, bo mąż wieczorem wróci z winogronami z takiej winnicy. No to robi dla niego margaritę. A z reszty robi makaron. W wielu domach moja żona jak robi pizzę, to raczej na takim staropolskim cieście ze śliwkami, tylko że zamiast śliwek i cukru idzie pomidor, papryka, cebula. Tak, i drożdże muszą być. No ale ja się nie dziwię, że pizza włoska w polskich domach powstaje na staropolskim, na cieście do staropolskiego placka ze śliwkami. Ja bym się dziwił, gdyby we Włoszech, Włoszki robiły pizzę na staropolskim cieście. Więc po prostu za każdym razem mamy do czynienia i z płyceniem, ale jednocześnie często towarzyszy temu tworzenie nowych zjawisk, bo tak jak dzisiaj mamy bardzo różne odmiany fadu i znawcy odróżniają fadu właśnie. Muzyka właśnie się rozwija przez to. One mają inne nazwy, prawda? Mamy zamiast homogenizacji, czyli zubożenia informacyjnego, kulturowego, mamy kreację kulturową, bo fadu w Portugalii nadal jest, a oprócz tego mamy zupełnie inne fadu w innych częściach, tak samo jak pizza. Ona już oczywiście miała i nadal ma swoje zróżnicowanie regionalne we Włoszech, bo bardzo różnie wygląda w różnych regionach, ale oprócz tego mamy Pizza Hut, taką amerykańską, prawda, jeszcze zupełnie inną.
No mamy w niektórych domach polskich, mamy tą pizzę na tym cieście, takim robionym do tego staropolskiego placka ze śliwkami. Tak przebiegają zjawiska kulturowe. Ale czy tutaj nie dochodzimy do czegoś, o czym pisał Clifford Geertz, który z jednej strony podkreślał, że inny zaczyna się na granicy mojej skóry, czyli to nie jest tak naprawdę ktoś, kto jest przedstawicielem innej kultury, tylko na płaszczyźnie egzystencjalnej już jesteśmy inni, więc będziemy nawet te nasze rodzime wzorce kulturowe inaczej przepracowywać, znaczy, ale z drugiej strony, prawda, to dla niego czerpanie z tych różnych wzorców oznacza taką podwójną odpowiedzialność. Że już przestajemy być. Tylko że te rodzime wzorce często też są oparte na zapożyczonych. Tak jak i my skądś przyszliśmy, tak już, prawda, rozmawialiśmy dzisiaj wcześniej o tym, tak jak i my skądś przyszliśmy, a jak nie my, ale bardzo często my. Myśmy tu przyszli przecież. Przyjechaliśmy nawet z innych miejscowości. Natomiast nawet jak nie my, no to nasi rodzice, dziadkowie, przodkowie, nawet osoby, o których może nie wiemy, ale nasza niewiedza nic nie zmienia, że nie byłoby nas tutaj. Gdyby różni ludzie nie pochodzili z bardzo różnych, czasem odległych miejsc, a właśnie rozmawialiśmy o tym, o nie byłoby nas tutaj, gdyby nasi dalecy przodkowie, jak uczą nas badacze, nie przywędrowali, nie opuścili Afryki bardzo dawno temu. Tak, ale czy korzystanie z tych, bo prawda, teza Goetza jest taka bardzo mocna, prawda? On mówi, tutaj to korzystanie z innych kultur, to nawet wytwarzanie nowych wzorców, wiąże się jednak z taką uważnością. Już nie chcę mówić o odpowiedzialności, prawda? Ale z taką uważnością. Jednak jest pewnego rodzaju zobowiązanie. Musimy sobie uświadomić, że wchodzimy w relacje, ale to jest z drugiej strony taki program, powiedziałabym, bardzo idealistyczny. Właśnie, bo dlatego kultura się dzieje. Nie jest tutaj właśnie może z powodu tych takich szlachetnych, idealistycznych pewnych przesłanek, tak tu mi może troszkę niezręcznie tutaj polemizować, ale raczej bym tutaj powołał się na innych antropologów amerykańskich, takich jak Alfred Louis Kreber i inni konfiguracjoniści, którzy podkreślali, jak w niewielkim stopniu jesteśmy świadomi naszych zachowań kulturowych. Realizujemy w naszych zachowaniach, nasze zachowania realizują ogrom wzorów kulturowych, które odwołują się do rozmaitych norm kulturowych, wartości kulturowych, przy czym my jesteśmy tylko w drobnej mierze świadomi tego programu kulturowego, który realizujemy. To bardzo podobnie jak jeśli na przykład te wzory, realizujemy te wzory także w naszych rozmowach. No, jeśli ja teraz mówię, jestem przez kogoś zrozumiały, to tylko dlatego, że i ja, i odbiorca mojej wypowiedzi korzystamy z tych samych reguł językowych języka polskiego, których w większości nie znamy. To jest doskonały przykład. Zachowania językowe są przykładem zachowań kulturowych. To jest dokładnie to, o czym mówimy. My poprawnie nawet mówiąc w jakimś języku, nie zdajemy sobie sprawy z ogromnej ilości. No, moja żona jest językoznawcą, więc ona mnie czasem poucza, ale znajomość tych struktur nie jest konieczna do poprawnego mówienia. Tak jak pamiętam na wykładzie pewien profesor z AWF-u tłumaczył teorię pływania, wektory, wektor do dołu, ciążenia, grawitacyjny, wektor ruchu do przodu, oczywiście ten wektor do przodu musi być dłuższy, większy od tego w dół, żeby pływak nie poszedł na dno, ale podkreślał, że mistrz pływacki w ogóle nie musi znać teorii pływania. Więc tutaj o tej naszej odpowiedzialności, no większość naszych zachowań kulturowych umyka naszej, myślę, świadomości. Oczywiście to, co jest przedmiotem naszych świadomych wyborów, rzeczywiście wikła nas już etycznie, światopoglądowo, ale to jest chyba tylko wierzchołek, znaczy jestem przekonany, to jest wierzchołek góry lodowej, która w większości jest ukryta przed nami pod falami oceanu.
To moje pytanie, już kończące, będzie pytaniem o jeszcze raz globalizację. No bo zatoczyliśmy takie koło, ale mam takie wrażenie, że gdzieś pan profesor zmierza do tego, że globalizacja jest jednak takim naturalnym, kulturowym procesem. Ono się wydarza w relacji, ono się wydarza albo w spotkaniu jednostek, albo, prawda, w jakimś przemieszczaniu instytucjonalnym, no choćby, prawda, globalnego kapitału, albo nauki, albo, prawda, prawa, czy no właśnie, w tym, że się spotykamy, czyli w zasadzie jest czymś, co ma taki naturalny charakter. To, że współcześnie sięgając, prawda, po choćby media elektroniczne, my możemy pewne rzeczy zrobić szybciej, czy z większą ilością osób, to i tak pozostaje to jako taki podskórny proces. Tak, myślę, że rzeczywiście, że... No. Nie używam tego słowa globalizacja, ono nie jest mi potrzebne, ale rzeczywiście, jeśli mówimy o rozmaitych zjawiskach globalnych, także o migracjach, które w dużej mierze mają charakter globalny, to rzeczywiście mówimy, myślę, o zjawiskach, no, w pewnym sensie naturalnych i w pewnym sensie nieuchronnych, to znaczy nieuchronność w żadnej mierze nie dotyczy konkretnych form. Konkretnych form, bo tu w grę wchodzi złożoność tych oddziaływań i ta złożoność właśnie jest przyczyną nieprzewidywalności tego, co się dzieje, więc ta nieprzewidywalność i ogromna ilość indeterminizmów, uwikłania lokalne sprawiają, że tutaj trudno mówić, że jakieś konkretne formy, konkretnych zjawisk są nieuchronne. Natomiast nieuchronne, tak jak jeden z antropologów pisał, że naturalnym sposobem istnienia kultury, od początku istnienia kultur w społecznościach ludzkich, jest kontakt z inną kulturą. A teraz, jak się dowiadujemy jeszcze, że jesteśmy hybrydami różnych form biologicznych, także różnych form gatunkowych, różnych gatunków ludzkich, jak się dowiadujemy na przykład, że niebieskie oczy, czy niektórzy z nas mają, czy białą cerę dziedziczymy po neandertalczykach na przykład, to rzeczywiście te odkrycia najnowsze, takie genetyczne, one współgrają z tą wiedzą antropologiczną, że właśnie taką, że kontakt z inną kulturą, no właśnie, jest naturalnym sposobem istnienia każdej kultury, od kiedy istnieją kultury w społecznościach ludzkich. Oczywiście kontakt i rezultaty tego kontaktu, czyli rozmaite rezultaty, interakcje, czasem destrukcyjne, czasem twórcze. Jeśli mężczyźni jednej grupy napadają, teraz, czy to dobre, czy złe, jeśli mężczyźni jednej grupy napadają na drugą grupę, mordują wszystkich mężczyzn, a kobiety porywają, a następnie kobiety, czy chcą tego, czy nie chcą, tego nie wiem, tego nie mogę wiedzieć, tego nie będę pewnie nigdy wiedział. Następnie porwane kobiety stają się matkami nowych ojców. Rodzą się dzieci, o których dowiadujemy się, że jesteśmy być może właśnie potomkami, hybrydami, ale rodzą się dzieci i wychowują się w środowisku takim właśnie, po pierwsze w społeczności, no, ojca, w tej nowej społeczności, ale jeśli matka śpiewa kołysankę swojemu dziecku, to tak się możemy zastanawiać, czy śpiewa kołysankę taką, jaką matka jej nowego męża śpiewała jej mężowi, gdy był dzieckiem, czy też śpiewa kołysankę taką, jaką sama zasłyszała, zapamiętała z dzieciństwa, jaką jej matka jej śpiewała. Mamy kontakt międzykulturowy. On może nie zawsze przebiegał tak, jakbyśmy sobie życzyli. No, świat nie zawsze jest taki, jak sobie życzymy. Jeśli jesteśmy dorośli, to chyba mamy tą świadomość. Natomiast to pokazuje, że te kontakty, one odbywały się na różne sposoby. Nie zawsze zresztą. Zresztą mamy czasem świadectwa też inne, kiedy widzimy, jak przedmioty przemieszczają się między społecznościami, kiedy raczej widzimy zapożyczenia kulturowe
na przykład rozprzestrzenianie kultury aszelskiej, kiedy pojawiają się w pewnym momencie narzędzia po raz pierwszy symetryczne, kamienne w paleolicie i widzimy, jak odnajdywane są, znaczy archeolodzy odnajdują je w różnych miejscach świata, ale przy różnych szkieletach. Czyli widzimy, tak. że to nie ludzie wędrują, przy okazji mordując innych, tylko po prostu rzeczy. Rozprzestrzenia się pewna innowacja i do tej pory nóż, który służył do ściągania skóry, miał mieć ostrze i miał nadawać, pasować do dłoni. A od tej pory jeszcze ma dwie symetrie. Prawda? W dwóch osiach ktoś musiał sobie jeszcze nieźle zadać trudu, żeby pojawiła się estetyka. Prawda? I rozprzestrzenia się ta technologia z tym kryterium aż od pewnego miejsca w południowo-wschodniej Afryki, w Afryce, do rejonów po wyspy Morze Brytyjskie i może Dolinę Indusu. Czyli obejmuje spore obszary Starego Świata. Przykład właśnie zapożyczeń takich, kiedy technologie, wiedza rozprzestrzeniała się bez przemieszczania ludzi. Różne były tego. Myślę, że te kontakty międzyludzkie są nieuchronne, ale wywołują różne przyczyny, bardzo często nieprzewidywane. Chyba zawsze. To dotyczy też naszych ludzkich zachowań. Chyba zawsze nasze decyzje potrafią mieć konsekwencje dla nas nieoczekiwane, nieplanowane. To nie znaczy, że złe. Czasem złe. Także myślę, że to, co niektórzy chcieliby koniecznie nazywać globalizacją, jest częścią naszego życia. Nie wiem, jak pogoda. Czasem mroźna, czasem groźna, a czasem miła. Ale po prostu ale nie, jest. Tak, ale jest. I nie da się żyć. My ludzie nie potrafimy żyć bez jakiejś pogody, bez jakiegoś stanu atmosfery. I tak samo tutaj te oddziaływania są i będą częścią naszego życia, obojętnie czy będziemy chcieli, czy nie. Dziękuję. Również dziękuję bardzo za rozmowę.